Jesteśmy na mecie rajdu Monte Carlo. Przeszczęśliwie udało nam się osiągnąć metę w arcytrudnych warunkach pogodowych. Ciągle zmieniająca się nawierzchnia, dużo lodu. Jazda slickiem po lodzie jest naprawdę niesamowitym wyzwaniem. Na szczęście udało nam się, nie zakładaliśmy nawet tak dobrego rezultatu, nie planowaliśmy tutaj nawet osiągnąć żadnych punktów. Natomiast udało się, no mamy w tym momencie 7 miejsce w klasie WRC 2. Jest to dla nas bardzo dobry rezultat, przejechaliśmy rajd bardzo czysto i to nas cieszy. Praktycznie tylko jakieś tam dwa małe, drobne błędy, delikatne opuszczenie drogi, ale skończyło się tylko na oberwanych zderzakach, także jest to bardzo dobra nauka na przyszłość i mam nadzieję, że tak jak zaczęliśmy sezon, będziemy piąć się tylko w górę.